Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones The Original Adventures. Na początek ma screenzesy, bo coś się okazało ostatnio, że OBS nie ucina początek ekranu, więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. W sensie początek nagrania. I dzisiaj wreszcie zaczniemy poszukiwaczy... Nie, ostatnią krusadę. Nie, zaraz, ostatnia... Nie, to się inaczej jakoś nazywało. Ostatnia podróż? Nie wiem. Więc lecimy! Podróż za Sir Richardem. Za... No wiecie, panem Richardem, tylko że Sir to nie jest jak angielskie Mister, tylko w sensie, że wiecie coś na rodzaj za rycerzem, czy coś w tym stylu. To jest taki pan, tylko że bardziej dostojny. O! No i dobra, to jest ojciec Indiana Jonesa. Właściwie to zapomniałem, jak on się nazywa, chyba Henry Jones? Coś w tym stylu. No, dostaliśmy przesyłeczkę od tatuśka. Ajej. No i Indiana Jones jako profesor. I ogólnie są prace nad tłumaczeniem tej gry, nieoficjalnym. Dziś dosłownie znalazłem to na grajpopolsku.pl. Polecam, strasznie tam fajne tłumaczenia i niezłe nawet są triki na rozpakowywanie gier. Ale jak na razie widzę ani widu, ani słuchu. Niby ktoś przetłumaczył to wszystko, ale nie może znaleźć plików. Po prostu tylko graficznych wyjść do systemu Windows i wciśnij coś tam, by grać drugim graczem. No, jakaś pani. Nie możesz do nas podejść po prostu. Ty znalazłeś sobie dziewczynę, więc tak. Sterujemy trzema postaciami. Elsom, Brodym, Indianą Jonesem profesorem. Zaraz, Elsa? Nie, tylko nie to. Czy mamy krzyczeć? Halo? Ty krzyczysz? A patrzcie, ona nie umie krzyczeć. To jest dość ciekawe. Tak naprawdę to nie jest, ale udaje, żeby jakieś emocje były. Byłem tam prawie. Prawie robi wielką różnicę, moi drodzy, zapamiętajcie to sobie. Myk, dziękuję bardzo. Nie pamiętam już właściwie, co miałem zrobić. To jest ta część gry, w której już praktycznie nie pamiętam, co się działo. Więc będzie ciekawie. Akurat pierwszy poziom to pamiętam jak naj... chyba najlepiej z całej tej gry. Więc trochę taka pupa, że tak powiem. Chciałem teraz powiedzieć sprośny żart, ale... daruję go sobie. Tak, nie mamy mostu, więc co musimy zrobić? Oczywiście ten most wznowić. Z powrotem go postawić. Ale to nie będzie takie proste, nie ma szans. I tu możemy podać tak BTW. Możemy sobie zabijać niewinne dziewoje. Bo tak. Bo czemu nie? No to jest właściwie dobre pytanie, czemu nie? Wiem sobie. No serio. Jeszcze nawet porządnie się nie rozkręciłem, a już chcą mnie zabić. Za nic. A jak zauważyliście, Indiana Jones jako jedyna postać nie ma... nie ma książki. Co nie jest dosyć fajne. Możemy tak przez kraty prześlizgnąć? A, patrz jakie mądre. Myślę, że po prostu przez kraty to weźmiemy, ale nie. Gra była sprytniejsza ode mnie. Znaczy, no właściwie głupsza ode mnie, bo na serio, w mojej grze to tak zrobił, ale... A dalej. O!
posterujmy trochę blondynką, panią blondynką. No i znowu pomysł mi przyszedł. No dobra, powiem. Blondynki to nawet nie pomyślą, żeby podejść do faceta. Tylko nowy mem internetowy. Blondynka nawet nie podejdzie do faceta, tylko rzuci w niego owocem, żeby ją zauważył. A, widzicie? Teraz wszystkie blondynki mają pełne prawo się na mnie obrazić. Ale no przepraszam, no po prostu sytuacja tego wymaga. Więc przepraszam, jeżeli jakakolwiek teraz kobieta o włosach koloru blond się na mnie, się teraz poczuła urażona przeze mnie. No przepraszam, no czasami takie głupie żarty mi nachodzą do głowy. Jestem tylko człowiekiem. Głupim człowiekiem. Dodatkowo. To trzeba zaznaczyć. No wiecie, jak to jest z głupimi ludźmi. To powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Głupi człowiek nie wie, jak to jest z głupimi ludźmi. Znaczy ja nie mówię, że wy jesteście głupimi, tylko że jeżeli znacie jakąś głupią osobę, to powiedzcie, jak to jest przebywać z jakąś głupią osobą. Bo wiecie, przebywać sam ze sobą to każdy umie. Jestem ciekaw, czy ktoś próbował zrobić speedrun tej gry. A, i gdybyście postawili w każdym możliwym rogu, to samo by wam wyszło. Po prostu tu jest już jeden taki... jeden ład jest tu ustalony i tego się nie da zmienić. Patrzcie, na przykład dałbym to tutaj, to by było tak samo, jakbym dał to tutaj. Czyli, że nie ma praktycznie różnicy. To jest po prostu zaprogramowane tak, a nie inaczej. Dobra. W ogóle to jest śmieszne, że tu się X układa. Ale spoiler. Właśnie, kurde, ale zaspoilowałem. Przecież ktoś mógł nie wiedzieć, że to jest X. Ale jestem bebokiem. Strasznie. Dobra, otwieramy sobie schodki. Strasznie w ogóle tutaj, nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się wydaje, że to jest blur strasznie nałożony. Kto wie, co to jest blur, to pozdro. Bo nie każdy to musi wiedzieć, a fajnie jest, jak ktoś wie. Bo przynajmniej nie czuję się jak jakiś dziwolek. Ale no, jak ktoś nie wie, to wyjaśnię, że blur to jest po prostu rozmycie. I przepraszam, że nie było odcinka wczoraj, tylko jest dzisiaj, czyli 6, że nie było go 6. Tylko był 7. Co? Że nie był 5, tylko 6 był. Ale po prostu mi się nie chciało. Najzwyczajniej w świecie. Nie miałem beny jakoś. I jak ktoś wie, bo jeszcze to muszę tutaj powiedzieć, że niestety, ale PS5-ków prawdopodobnie w tym roku nie będzie. Straciłem wenę kompletnie na ich robienie, zatraciłem się w tym i stwierdziłem, że to, co teraz robiłem dla tej serii, było kompletnie sprzeczne z tym, co chciałem dla niej na początku. Czyli wam pokazywanie gier na PlayStation, ewentualnie na PSP. To jest właśnie taki trochę pupa, ale w zamian tego, od prawdopodobnie lutego, kiedy już się mój internet poprawi, wyjdzie kolejna seria live'ów. Tym razem nie da się jej po prostu spieprzyć, że tak brzydko powiem. Nie, o cenzurę to chyba dam. Nie da się jej schrzanić. O! Nie da się jej schrzanić w żaden sposób. Gdyż, jako już Sonic dzisiaj obchodzi 25-lecie i możliwe, że będzie Sonic Adventure 3 wydane, stwierdziłem, że zrobię maraton z Sonica na live'ach. Wszystkie Soniki, nie liczymy Boom i Riders, będą robione na tych live'ach po 2 godzinki. Mam na to sporo czasu, bo w końcu jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie gra na 25-lecie, więc mam sporo czasu, a wie znasz, na co czekać, bo możliwe, że Sonic Adventure 3, bo patrzcie, jakiś gość, możliwe, że jeden z pracowników byłych Segi,
Powiedział, że gry na 25-lecie to będą Sonic Adventure 3 i dodatkowo jeszcze John Joely. Prawdopodobnie jeszcze nie znacie tego nazwiska, jeżeli wszystko o Soniku wiecie z moich let's play. Ale jeszcze nie wiecie, kto to jest. W każdym razie ja wam wyjaśnię. Jest to wokalista kapeli rockowej Crash 40, która od Sonic Adventure 1 robiła muzyki aż po Sonic and the Black Knight do Sonica. Przy czym gitarzysta Jun Seno, jak wiecie, już jest od dawna w Soniku i ogólnie. No i właśnie John Joely potwierdził, że na 25-lecie będzie robili muzykę jakąś. Co strasznie pasuje do Sonic Adventure 3. A jeszcze ten gość to potwierdził. Jeszcze jest druga gra, która jest praktycznie tym podobna do Sonica 1, tylko że to jest jak to się nazywa? Sonic Genesis Tale of the... co? Kurde, no i to jest właśnie problem, bo nie pamiętam, jak to było dalej. Sonic Origins The Regain of Chaos, czy jakoś tak? The Origin of Chaos, o! The Origin of Chaos, który jest bardzo podobny właśnie do jedynki, jak powiedział ten gościu. Bo widział tylko screenshoty, nie grał. Więc ja osobiście bardzo czekam na Sonic Adventure 3 oraz Sonic Origins Sonic Genesis Origin of Chaos. Od razu mówię, nie jest to sequel do Sonica Genesis oryginalnego. Nie, żebyście się nie bali. No dobra, trzeba wreszcie będzie zrobić longplay z Sonica Genesis. Trzeba będzie. Trzeba będzie, żeby było to, nie wiem, kanon z Soniciem Genesis. Jeszcze nie wiem, jak się będzie, ogólnie cały ten kanon będzie pasowało. Nie wiem, czy prawdopodobnie Sonic Adventure 3 sądzę, że się będzie działo po Lost World i tak dalej. A jeżeli chodzi o Origins... Cały czas nie mogę z tym Origins. Genesis, Origins of Chaos. Uważam, że będzie to właśnie po Adventure 3. Ale nie wiem, jeżeli rzeczywiście te gry wyjdą, to ja pierdzie, ale jak jeszcze wyjdą na konsolę starej generacji, to po prostu moje serduszko Sega odzyskała kompletnie po Sonic Boom. To moje serduszko już jest przy Sedze. A jeszcze jest ogólnie projekt Dreamcast 2, Project Dream, gdzie pewna grupa osób stwierdziła, że zrobi po prostu petycję do Segi o zrobienie coś na rodzaj Dreamcasta 2 albo Dreamcasta HD lub coś w tym stylu. I ogólnie przygotują projekt marketingu, żeby Sega to wydała. A nie, że po prostu napiszą list i zobaczą, co się z tym stanie. Jak to się dzieje, kurde, z większością... z większością tych ludzi od petycji. No serio, gdzie tak... Niektórzy robią petycje, na przykład widziałem ostatnio właśnie na stronie dotyczącej petycji różnych, na które lubię sobie popatrzeć, żeby zobaczyć, czy jakieś fajne projekty są. No i zobaczyłem tam projekt Sonic Adventure 3. W sensie, że wiecie, że żeby Sega zrobiła Sonic Adventure 3. I ludzie myślą, że jeżeli zdobędą 100 podpisów, to taka wielka kompania będzie wydawała pieniądze tylko po to, żeby zrobić grę. Cia. Ja rozumiem, jak są takie bardzo ambitne. Jak są takie bardzo ambitne projekty, jak na przykład wznowienie PSP. Bo też widziałem taką ankietę i bardzo mi się spodobała. Ale no niestety nie wiem, jak to będzie się odbywało dalej.
jest. Bo no niestety nie wiem. Ale chętnie bym ujrzał Project Dream oraz właśnie Sonic Adventure 3. Już nie mówiąc o... Jestem w ogóle zaciekawiony samym konceptem właśnie Sonic Origins. Genesis! Origin of Chaos. Bo... nie wiem, czy to będzie coś na rodzaj Sonic 5. Coś w tym stylu. Ale będę musiał się przyzwyczaić do wymawiania Sonic Genesis. Origin of Chaos. Ja nie mogę. Ale tak, ogólnie w Sonic Adventure 3 ma być rzekomo możliwy do sterowania Silver, Shadow, Sonic, Tails, Knuckles i Styx. Nie wiecie, kto to jest Styx? Styx jest Sonic Boom. Prawdopodobnie Sega po prostu tak polubiła Styx, że dodają już ją do każdej gry. Ostatnio została dodana do Sonic Runners. I to jest moja teoria, że w uniwersum Sonica jest taka postać jak Marine. I ona jest nie strasznie podobna do właśnie Styx. Prawdopodobnie na niej się designerzy wzorowali. No i to jest właśnie taka moja teoria, że Styx po prostu została jakoś już potem nazwana przez Sonica i grupę Marine została nazwana przez Sonica i grupę po prostu jako Styx, tak jak Miles Prower Tales. No i to jest właśnie taka moja teoria. Więc jej. Odzyskaliśmy część całej tej mapy. I to jest moje pytanie, jakim cudem tutaj się zrobiła ta eksplozja, skoro tu nie było żadnych ładunków wybuchowych, ani nic podobnego. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Halo! No i walka z bossem. Nie był to dosyć długi poziom, ale chyba na tym zakończymy ten odcinek. Dobra, zabraliśmy mu dwa obrażenia. Nie, 20 minut chyba? Nie. 14 minut dopiero. A co zrobimy jeszcze jeden poziom? Ja myślałem, że 20 minut przez chwilę robimy ten poziom. Ale nie. Dobła. Łódź. Tutaj. Jak tu to wejść? Zakładam, że... Nie. O, dobra. Więc musimy po prostu naszego tutaj kolegę rozwalić. Dobra, tam jest. A dobra, pobawię się trochę w rozwalanie tego. Skoro już go ścigam, to przynajmniej może miniki to odblokuje. Nie. Ale to było chłopskie. Bardzo mi to przypomina misję z Lego Batman. Ale dobra. Dobra. W ogóle te stare gry Lego strasznie mi się podobają. Te nowe to już niezupełnie, bo grałem jak na razie z tych nowszych to tylko w Lego Władcę Pierścieni. W całą. Żeby nie było. Szczerze mówiąc, nie spodobałem się zbytnio, bo ten otwarty świat mi jakoś nie pasuje strasznie. Bardzo mi pasował Lego Harry Potter, bo tam po prostu mogą chodzić po Hogwarcie i tyle. Ale no już później nie podobał mi się no właśnie Lego Władca Pierścieni, bo musiałem chodzić po wielkich planszach. Nie, przepraszam, po jednej wielkiej planszy. A ja strasznie nienawidzę, bo to strasznie dużo czasu zajmuje. To znaczy niektórzy to lubią, ja też dosyć to lubię, ale no gra Lego to już się tak przyjęło, że to już jest po prostu poziom jak Sonic. Jak Sonic Generations, o!
Coś w tym stylu. Dobra, jesieni. Elza zajmie. Tak, Elza to jest ta z Krainy Lodu. Co z tego, że tamta to była blondyn. Tamta miała białe włosy. Przepraszam, słuchałem się teraz muzyki z Doktora Hu i nie mogę już po prostu. Cały czas mi teraz siedzi w głowie intro. Ale na przykład bardzo bym chciał na przykład Lego Marvel Super Heroes, bo wreszcie bym mógł sobie polatać, że Lego. A z tym Lego Avengers to nie wiem. Nie grałem, ale no też prawdopodobnie bym sobie kupił. Nawet fajny koncept mi się wydaje. Nie znam się na superbohaterach, ale... No powiedzmy, że jest okej. Okay. No i załatwiliśmy gościa. Jest. No dalej, teraz musimy go uratować. On chciał nas zabić. Przypominam. Dobra, 17 minut nagrania. W jakimś zamku go przetrzymują. I ukończyliśmy poziom. Więc co zrobiliście? Dostaliśmy profesorkę Indiana Jonesa, Elzę i Brodiego. Nie zdobyliśmy preadventura. Tyle, że wow, już mamy milion studów. Ale continue sobie, dobra, zrobimy jeszcze ten poziom, ewentualnie będzie jakieś pół godziny odcinek czy coś. Bo chyba te poziomy niezbyt to długo zajmują. Nie wiem, ja na serio już nie pamiętam tej trzeciej, ostatniej historii zbytnio dobrze. No ale cóż. Dobra, ale co pamiętam? O Boże. Kurde, gdyby tak zostali do końca tego poziomu, to bym po prostu padł. Ale dobra, co tu muszę zrobić? Prawdopodobnie odnaleźć Henry'ego Jonesa. I jestem prawie 100% tak pewien, że to był Henry Jones. Dobra. Jak się rzucało? Dobra, tak. Tym samym, co się podnosiło. Obviously. Die! You die in a fire! A, dobra. Przypadkowo naciskałem przycisk zrzutu. Podczas gdy, przypomnę, trzeba było naciskać przycisk ataku. Okej, dostaliśmy miniki. Które miniki są tutaj banalnie proste z jakiegoś powodu? Parkier. Oszty! Oszty, Janek. Gin. Patałachu. Seriously? Chyba założę tą czepeczkę, bo jestem tutaj w niej zarąbisty. Nie jestem zarąbisty, ale dobra. Dobra. Kolejanko, przechodź. Elzo. I akurat Elza to jest chyba jak na razie jedyne imię, jakie pamiętam z tych naszych wszystkich koleżanek. To jest trochę niepokojące, ale dobra. No dobra, przeskoczyliśmy sami, ale w kastynce przeskoczyliśmy oboje. Dzięki, Taso. Banan. No i ona pracowała dla niego, no co za... Co za Anna. Nie, przepraszam. Bo wiem, że jedna z moich widzek jest Ania.
Przepraszam, nie, Ania to jest jedno z... To jest właściwie moje ulubione imię kobieca, ale... zachowała się jak... jak wredne babsko. No, tak ludzie można przygadać. Ale dobra. Tak, Henry Jones, dobrze zapamiętałem. Okej, okay, pierwsza była ręka, później oko Ozyrysa chyba, tak? DNA i antylop. Więc to, nie wiem, czy to był właśnie... Co mogę zrobić? Nie wiem, czy to był Ozyrys, czy... A, oko Anubisa. Przepraszam. O, teraz się udało. Lubię na szczęście takie przyrządy. Są zarobiste przyrządy. Chwilę, moment. Bo nie zapomniał tego wyciąć. Bo będę bardzo zły. Złoty posąg. I ma złote galoty. Pozdrawiam dla kumatych. Kto widział tą reklamę od Kogóry? Kto pamięta tą reklamę? O. Zapewne muszę dostarczyć mu tą tarczę, którą ma ten drugi. Wtedy dopiero przeskoczę, tylko że... I tak jakby nie mam pojęcia, gdzie jest tarczka. Tutaj co, nie? No oczywiście. To było zbyt proste. Dobra, skoczymy tutaj jako Henryk. A, to teraz nabiera sensu. Dlaczego musiałem to trzymać? I okej, tutaj sobie po szufladzie, co? Po półce. Przejdziemy. A co to? Dzięki to, że mi pomogłeś. Okej. Okay. DNA, trzy pióra, oko Anubisa i nie wiem, krzyż. Powiedzmy, że krzyż. Sprytne. Zbyt sprytne. No więc wydostaliśmy się stąd. Jesteśmy żywi. I to są chyba, nie wiem, maki. Tak, to są maki. W ogóle jestem ciekaw, czy ktoś tutaj używa maka z moich widzów, bo jestem ciekaw, bo nigdy maka na oczy nie widziałem. Nie znam osoby, która by takowego maka posiadała. To będzie nawet fajne. Fajnie wiedzieć, że ktokolwiek tego używa. No serio, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktokolwiek tego używał. No serio, nie możesz tego wziąć po prostu w rękę. No, ostre bity. No widzicie, ta ostra muzyka, ten rock and roll. Aha, wy tego nie słyszeliście. No dobra. Nie no, chyba to nie zablokuje mi filmu, więc po prostu tylko tą jedną muzykę wam pozwolę, że tak powiem, odsłuchać. Gdzie jest ten rune size? Tam jest. Ja na serio czasami mam sam nawet bekę z tego, jak ja nazywam niektóre rzeczy, osoby. No i na przykład tutaj, no, nazywam go się rune size'em, a nawet rune size nie przypomina. Co powiem, ta rune size'a łapka w górę. Pixel, ale ty żebrzesz o Nike. Ja w niego naparzam, a ty mi po prostu cios daje i ginę. Dobra, to wezmę sobie, bardzo chętnie. Henry, ty sobie weź miecz. Powiedzmy, że z mieczem sobie będziesz
lepiej radzi. Geronimo! Co? Jaki fail. Ups. Dobra, jeszcze raz. Myk, no i teraz się udało. A za pierwszym razem. Aha, to ja miałem tylko dobra. No pamiętam następnym razem. Nie będzie następnego razu. Myk. Dobra, 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 dobra. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Nie wiem właśnie, co robi. Jakby to było. Niczym ram, bo kur. Aha, ja to chyba, nie wiem, mam zniszczyć czy co? Tak, mam to zniszczyć. Albo ja zgłupiałem, albo nie wiem, co się dzieje właśnie. Nie, zostawmy to już. A, obydwóch zabiłem. No, nie, 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 nie. Gdzie mam iść? Teraz już wiem, gdzie mam iść. Tutaj. To po co się spawnowali ci z czapkami? Elozią. Dobra. Ha. Czy dostaniemy? True Adventure? Nie. Nowa zabawka. Maj. Kryszta są po palce. Serio? Na serio to było... Ja nie mogę ceną zrobić w takim razie. Czuję się zmieszany. Jestem idiotem. Jeszcze raz weźmiemy bazookę. Czy ona się tam odradza? Odradza! To świetnie. Nie no, ale sądzę, że ta czapka nie była po nic. Sądzę, że tu... O kudy, ja już zgłupiałem. Nagle zaś mi pomarza. Okej, okay. No i teraz myk. Myk, no i mamy już 4 na 10. Dobra, kurde! Dobra, jeszcze raz się wrócimy po to. Bazookę. Ale strasznie jest celowanie z niej. Dobrze, że w dwójce to poprawili. Bo nie wyobrażam sobie, żeby w dwójce takie sterowanie było. No właśnie. Teraz możemy sobie przejść. Błagam, że to nie jest po kolejny minikit. Nice. Nie. Jaki ty? Jaki ty? Program. No, no, no. Jest! Gin. Dobra, to już chyba ostatnia sekcja tego poziomu. Celi. Jest. Celi, Boże, ja, nie ma takiego słowa. Dobra, DNA, czekolada, oko Anubisa i ręka. Nazywam to czekolada. Wiem, że to jest skarabeusz, to jest jakaś sowa, to jest... Nie wiem co. 6 na 10. A przecież miałem 2 na 10. To chyba się musi o to walić. No oczywiście. Przejście doskonałe. No i dobra. No nie! Ja nie mogę. Dobra, przeszliśmy drugi poziom. O, ale szybko to idzie. No, w następnym odcinku jeszcze dwa poziomy, później
kolejnym jeszcze dwa, no i skończyliśmy grę. Więc tak mniej więcej powiem, że zostały nam 2-3 odcinki, coś w tym stylu. Wow, ewentualnie 4, musiałem jeszcze bonus zrobić. Więc co ludzie, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego dnia, wieczoru. Życzę wam spokojnego snu. O, spokojnego snu, to jest dobre. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć. Pa.